Siema wszystkim, ja jestem Soul, a to są rośliny versus zombiaki, plansze z zaginionego miasta. Plansza numer 25. Zostało nam, troszeczkę nam zostało, bo ich jest dużo w zaginionym mieście. 32, więcej w średniowiecze przed chwilą nagrywałem dla was. Jak ktoś nie widział, niech zajrzy na mój kanał, poszuka tego odcinka, on gdzieś powinien być jeden wcześniej, czy dwa dni wcześniej przed tym. Tymczasem ja już się zabieram za przechodzenie, nie wiem co tu będzie do zrobienia. Już widzicie, oni nam... O, a co to jest za liść? Nie mam pojęcia, co to jest za liść. Może takie coś. Są ważki, trzeba by było to do zmiatania ich, nie? No i zobaczmy. Zobaczymy, czy jak to będzie z kasą, bo stawianie tych małych to takie mało jest opłacalne, wiecie? Ooo, to takie coś robi. To już czaję. To spoko nawet. O, moi drodzy, Skype mi się tu uruchomił. No dobra, zobaczymy. Niech tych roślin dużo postawimy, powinno być ok. Ale czy jak ja to tu zrobię, to co on 50 mnie kosztuje, tak? Stawiam na nim i dostaję 50. To jak mi się to opłaca? To tyle samo dostaję, co i stawiam, nie? Nie! No i mi ją przeniósł. No i nie mam nic na tą roślinę. No nie wierzę w to, że mi ją wykopał. No i co, i nie dostał? Dobra, ja to przejdę, bo to jest ostatnie, ale muszę napamiętać o tym, że on jest odporny na te strzały. Zupełnie zapomniałem o nim, że on przecież ma tą łopatę i wiecie, go się nie imają strzały z tego, z góry. Dobra, ale przeszliśmy to, no straciliśmy trzy kosiarki. Nie była to trudna plansza, była bardzo prosta wręcz. Ale ja tutaj zawaliłem, wiecie, zamiast tych arbuzów powinienem jakieś te takie orzeszki czy cokolwiek tam zamontować i to by było spoko. Ja się patrzę tak w tą kamerę jakoś. Dobra, czyli mamy tak, no teraz byśmy, no mówicie, że grzyby, żeby zawsze brać, no mogę brać grzyby. Te lubię brać, bo oni je zjadają i pękają, nie? Coś do zabijania, co przejdzie przez te, no to dla mnie to są te. Na pewno to jeszcze. No i nie wiem, szczerze powiedziawszy. Nie wiem, czy brać to coś do stawiania tych. Aha, bo ja tego nie mam w ogóle. Mogę to wziąć. Nie będę miał na co pieniędzy wydawać właściwie. Muszę coś jeszcze wziąć. Jak wezmę to, to muszę jeszcze coś... A na przykład tego mogę wziąć. A, bo ja już mam tego kładka, to już wiem czemu, go nie muszę brać. Dobra, powiedzieliście, żeby złotego nie dawać temu, bo on i tak tego nie... z tego nie skorzysta.
Dobra. Czy z tego pola co jakiś czas po prostu dodatkowa kasa wyskakuje, czy jak to działa? No i ładnie. O, jeszcze bym go... Najgorzej. To było najgorzej, co mogłem zrobić, wiecie? Powinienem na tych trzymać, wiecie? Nie rozumiem zupełnie tego. Czemu oni tak przechodzą przez to? No i co tu też mi przejdzie? Dobra. Nie mam w ogóle żadnych power-upów tutaj, chciałem zauważyć. Dobra. I co, udało mi się? Udało mi się, Boże. To było trudne, dostaliśmy tego liścia. Ja dalej nie rozumiem, o co w tym liściu chodzi. Czy jak oni stoją na tym liściu, to więcej zarabiam na nich, czy jak to działa? Creates gold tiles on planting. No tak, ale ja go... Stawiam go za 50 i jak stawiam roślinę, to 50 dostaję z powrotem. To jak mi się to opłaca? Czy znów mi się gra zepsuła? Tak, trochę mi się zepsuła. Trochę mi się gra popsuła. Wiecie co, zrobimy tak. Exit to map, exit. Wyjdziemy sobie na chwilę z gry i wrócimy do niej z powrotem, włączymy ją z powrotem, wiecie, bo coś jest z nią nie tak. Dobra, jesteśmy? Dobra. I tu jest mój login, Soushibo. Wchodzę z powrotem do gry. Nie no, dalej chyba mi brakuje tego, co tu powinien mieć, nie? Albo mi się zdaje, albo tak. Ale dobra, zobaczmy. Było dobra. Ten też będzie niezły. W ogóle wziął tak, tak. Magnes jest zawsze spoko, chociaż... To. Nie wiem, coś do odpychania bym ich wziął. No na przykład to chociażby, wiecie o co chodzi. I to chyba będzie łatwiejsze teraz. A nie, dobrze gra działa, czyli są te okna. Może mi się wcześniej nie zepsuło. Thank you.
Nie wiem, co ten robi, wiecie, za bardzo. Coś robi. Wciąga mi te. A to skubany. Widzieliście, co zrobił? O, ty jeden leszczu. Ale gostek, widzieliście to, co się stało? Zapomniałem zupełnie o tych latających, wiecie? O nie, o nie, o nie! No i przejdzie mi ten jeden z tyłu, no nie mogę z nimi. Dobra, już jeszcze raz to powtórzyłem, bo to było słabe. Słabe to było strasznie, wiecie co, wskoczmy do ogródka, może coś tam wynajdziemy fajnego. Oj, to byśmy wzięli, wiecie, tego byśmy wzięli chyba na power upie. I wracamy do tej planży, wiecie, bo ci spadają z góry i mi się zwieszają i mnie zabijają, no. I ja mam ich zamiar teraz tym zniszczyć, gostkiem. Zwłaszcza, że oni chyba i do przodu biją i do tyłu. Tak więc jeszcze raz, bierzemy to, weźmiemy Giego i dobrze, weźmiemy, właśnie nie wiem czy tego, no nie, no tego bierzemy. Tak. A, no i trzeba to na pewno do tego, do zmiatania ich, nie? No i co jeszcze? No weźmy to, niech ich trochę pokaleczy, bo to odpychanie też nie jest zawsze najlepsze. Jak się ich odepchnie, to jeszcze trzeba mieć co z nimi zrobić, nie? Trzeba ich zabić. Teraz będzie git. Dobra, teraz damy tu tą z laserem, bo tu będzie szedł ten ziomeczek z tym, nie? Patrzcie. Spowolnijmy trochę. Dobra.
Tego to trzeba od razu zmienić, chociaż może bym go zastrzelił. Nie wiem jak ten... Nie wiem jak ten sobie z nim radzi, wiecie? W sumie... Dobra, jest dobrze tutaj, powiem wam, i tyle. Okej. Dobra. Co mi tu ten Skype wyskakuje? Czemu ja tego nie wyłączyłem, powiedzcie mi. Dobra, jesteśmy chyba w domu, bo z tego co widzę to się udało. Dobra, mamy to. No, wystarczyło jedną roślinę zbustować, już było ok. Może to nie było konieczne, ale już... Wiecie, ile razy można tą samą planszę przechodzić, jeśli mam cały ogródek pełen roślin? Calusieńki ogródek mamy pełen roślin, nie? A może jakaś ciekawsza roślina wyjdzie? Orzech nie jest zły. Podlejmy sobie tą. No i chodźmy, zobaczmy co będzie za następna plansza. 28 już, co? Teraz prezent dostaniemy. Ciągle nie wiem co ten liść robi złoty. Znaczy na jaki za... O nie. Jak to było? Kamień w poprzek to w pion? Bo już nie pamiętam kompletnie. A widzicie, one też produkują ten, o tym nie wiedziałem. No tak, dobra. O nie! Aj, zupełnie o tym zapomniałem, że to tak robi. Tu to mogą dochodzić w sumie. Oj, niepotrzebnie puściłem, bo i tak ten... Dobra, leci. Ten w sumie właściwie wszystko się da tym kamieniem załatwić, szczerze powiedziawszy.
Dobra, tu i tu trzeba ich załatwić, że tak powiem. No i niestety. Ale niestety. Dobra, udało się, kurczę. Myślałem, że coś jeszcze będzie złego. Jest dobrze, udało nam się przejść. O, statuę wolności mamy. To jest korona statuy wolności z Nowego Jorku. No i ładnie. Podlejmy sobie tą roślinkę. Moi drodzy, 21 minut za nami. Chyba będziemy kończyć ten odcinek, co? Jakiś motor przejechał u mnie za oknem. Ja teraz kręcę z otwartym oknem, bo strasznie jest gorąco, wiecie jak to w lecie. No i przed nami jest 29, 30, wiecie co? A może 29 jeszcze przejdziemy. Damy radę. Zostaną nam tylko 3 plansze. A może nie przejdziemy. Na pewno musimy mieć te rośliny, żeby ich pokonać. Na pewno musimy mieć te, bo one będą ich odpychać. Możemy mieć to. Nie wiem w takim razie, czy te. Na pewno będzie trzeba ten. I może to. Zobaczymy. Wiecie, jak się nam uda, to będzie nieźle. Na pewno dużo kasy potrzeba, ale damy radę. Co do tych złotych tych, to tak jak żeśmy zauważyli już, to już w sumie znam odpowiedź na to pytanie. One produkują raz na jakiś czas kasę. Dobra. Strasznie szybko grzyby ten. Grzyby odrastają, wiecie. Dobra. W sumie nie musiałem tego tutaj robić. No nieźle, to tego nie wiedziałem. Nie mogę go tak rozwalić. Dobra, coś tu sobie dałem radę pomalutku. Dobra. Co ja teraz mam zrobić, jak nie mam pieniędzy? Dobra, tego mi się udało zabić, ale na farcie to będzie chyba, wiecie? O nie, o nie. Dobra, jest, udało się, ha, ha, ha. Ale go zrobiłem, dobra. Dobra, moi drodzy, teraz to już na pewno kończymy. 25 minuta nagrania.
499 impów jeszcze muszę zabić. Taką mam misję. Nieźle. Nieźle. Ja wam w takim razie wszystkim serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Przypominam o łapkowaniu. Łapkowaniu, tylko wtedy wiem, że wy chcecie, żebym ja grał. O, to są moje najbardziej nieulubione plansze z glutem, na który nie wolno stawać, a później zapominam i oni wszyscy stają na nim. Aj. No więc, jeśli zostawiacie łapki, to ja wiem, że wam się odcinki podobają. Chętniej je kręcę, więcej ich kręcę, pojawiają się bardziej regularnie, dlatego dzięki za to. No i jeszcze komentarze oczywiście też czytam z waszymi poradami. Dużo już wiem, coś tam zawsze się jeszcze dowiem ciekawego. Szczególnie na temat nowych roślin. Tak więc trzymajcie się wszyscy i do zobaczenia. Cześć, papa. Do zobaczenia w następnym odcinku, gdzie już chyba będziemy przechodzić to zaginione miasto, nie?